Zauważyłeś, że od samego dziecka jesteśmy uczeni tego, żeby robić wszystko to, co chcą ludzie na zewnątrz nas, i wbudowane jest w to takie jedno subtelne przekonanie, że jak będziemy robić wszystko to, co chcą ludzie wokół nas, to my również dostaniemy to, czego my chcemy. Czyli jesteśmy poniekąd programowani, żeby być dobrymi, miłymi, pozytywnymi ludźmi dla ludzi wokół nas, tylko po to, żeby samym czuć się bezpiecznie. I o ile z jednej strony jest to poniekąd kulturowe programowanie, które ma też na celu zbudować taki wspólny kontekst idei, tak żebyśmy wierzyli w to samo, żebyśmy byli wspólnie złączeni do kupy, żebyśmy mogli po prostu przetrwać, o tyle na płaszczyźnie indywidualnej zawsze wywołuje to pewien taki wewnętrzny zgrzyt pomiędzy tym, co ty autentycznie czujesz wewnątrz siebie, a tym, co ci wpojono na zewnątrz ciebie, tak? Jaka jest kultura na zewnątrz ciebie i czego się od ciebie oczekuje. Ja osobiście uważam, że każdy człowiek na ziemi ma ten wewnętrzny konflikt pomiędzy tym, co sam czuje i kim jest, a tym, jak patrzą na niego inni ludzie i co takiego on musi robić, żeby gdzieś się tam wpasować w swoją rolę i żeby móc funkcjonować tutaj wokół tych zewnętrznych uwarunkowań. Teraz szczególnie widać efekty pozytywnego myślenia poprzez rozwój osobisty, rozwój duchowy, różnego rodzaju ruchy samopomocowe. Są takie różne twierdzenia, które mówią, że jeżeli będziemy myśleć pozytywnie, będziemy siać te pozytywne przekonania, będziemy zawsze uśmiechnięci, to będziemy więcej tego wszystkiego do naszego życia przyciągać. Natomiast jeżeli będziemy negatywni, będziemy wierzyć w negatywne przekonania, to wtedy będziemy ten negatyw do naszego życia przyciągać. Jest to taki, moim zdaniem, zbyt rozmydlony koncept, ponieważ on twierdzi, tak, on uwzględnia, że tylko myśli pozytywne mają znaczenie. Tylko pozytywne nastawienie ma znaczenie, tak? Że sam to przyciągasz, na czym się skupiasz. Natomiast gdy masz doła, gdy czujesz złość, gdy czujesz gniew, gdy czujesz się zrozpaczony, masz depresję, to twoja wina, bo sam to na siebie ściągnąłeś, sam to na siebie przyciągnąłeś. I teraz musisz zmienić swoje samopoczucie, żeby zmienić swoje życie. A w tym modelu nie uwzględnia się tego, że często negatywne doświadczenia, tak, mogą wpłynąć na czyjeś samopoczucie, wywołując tego doła. I ktoś niekoniecznie mógł chcieć tego typu doły samemu sobie stwarzać. To są przekonania, które moim zdaniem są już kompletnie nieaktualne i w aktualnie panujących warunkach rzeczywistości nie będą mogły funkcjonować w taki sposób, w jaki je widzimy na co dzień. Uważam, że większość tych konceptów rozwojowych i duchowych jest zbyt uproszczonych. Po prostu są nierealne, nierealistyczne jest, żeby ktoś tylko i wyłącznie przy pomocy myśli stworzył całą swoją rzeczywistość, żeby kreował wszystkie poszczególne obiekty, wszystkie sytuacje sprowadzał na siebie. Podobnie dotyczy się sytuacji negatywnych oraz tych pozytywnych. Tutaj moim zdaniem nie ma to znaczenia. I bardzo trudno jest mi osobiście mówić o tych tematach, ponieważ ja wiem, że dużo osób interesujących się duchowością jest wręcz mega super utwierdzona w przekonaniu, że to myśli kreują rzeczywistość. I teraz, gdy ja proponuję inny pogląd, no to zaraz to jestem ten zły, ten najgorszy i to ja się nie znam, tak? Bo nie przeczytałem takiej czy innej książki, nie zrobiłem takiego czy innego ćwiczenia i nie znam się na fizyce kwantowej. Gdzie ja przestudiowałem te tematy dosyć dogłębnie i mam sam osobiście bardzo głębokie doświadczenia duchowe w swoim własnym życiu i wiem wewnętrznie, mam tą głęboką pewność, jak to wszystko działa, a na pewno nie jest to tak, jak zostało to zakomunikowane w tych takich masowych przekazach. I wiem, że łatwo jest się dzisiaj mocno ogłupić w tych tematach, ponieważ media społecznościowe dają na nas taką presję, że my zawsze musimy być zajebiści, pozytywni, uśmiechnięci, zawsze musimy pokazywać się z tej dobrej strony, bo jak tylko pokazujemy to, co w nas jest takie gorsze, takie niepewne, takie chaotyczne, to zaraz ludzie tracą uwagę i zainteresowanie i odrzucają to, tak? Więc po prostu ciągnie nas jak takie pszczoły do miodu, tak? Do tego, żeby po prostu iść w tym kierunku, co jest pozytywne, a to, co negatywne, nas po prostu zniechęca i to chcemy odrzucać. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Prawdopodobnie tym, jak zbudowane są nasze mechanizmy obronne oraz mózg, że ciągnie nas po prostu do przyjemności, tak? Chcemy unikać cierpienia, więc jak ktoś mówi same pozytywne i przyjemne rzeczy, to zaczynamy go idealizować. I to jest też projekcja tego narcystycznego obrazu nas samych, bo jak widzimy, że
ktoś jest taki zajebisty, pewny siebie i mówi same pozytywne rzeczy, to my też tacy chcemy być. Więc na dobrą sprawę ta osoba bardziej odzwierciedla nas i nasze skłonności niż jakiś tam przejaw obiektywnej rzeczywistości, jaka funkcjonuje. I moim zdaniem, żeśmy się w tym totalnie pogubili w aktualnie panujących warunkach, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o media społecznościowe, tak jak powiedziałem. I chciałbym co nieco tutaj opowiedzieć i kilka tematów naprostować. Przede wszystkim chciałbym podzielić się z wami tym, jakie negatywne aspekty niesie ze sobą przesadne podkreślanie pozytywności. I to jest coś, czego ja sam osobiście doświadczyłem na sobie, bo kiedyś próbowałem mega skupiać się na pozytywnych rzeczach w moim życiu. Miałem też okres, gdy byłem bardzo pozytywny, ze względu na to, że doświadczałem bardzo pozytywnych doświadczeń, nie tylko duchowych, ale też życiowych. Miałem też okresy w życiu, gdy doświadczałem bardzo negatywnych doświadczeń i spotkałem też wiele ludzi. Miałem styczność z ogromną ilością przekazów różnych, duchowych, samorozwojowych, religijnych, takich, jakich, owakich. I mam w tej chwili bardzo solidny pogląd na to, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. W tym wideo skupię się na przesadnym podkreślaniu pozytywności, żebyście wiedzieli, jakie pułapki się z tym niosą, tak żebyście mogli ich po prostu w życiu uniknąć. Pierwszym problemem przesadnego podkreślania pozytywności jest tłumienie smutku, złości i gniewu oraz konfliktów. To się bardzo często zdarza u ludzi, którzy interesują się duchowością. Szczególnie gdy doświadczacie bardzo głębokich stanów duchowych, jesteście wolni od ego, od utożsamienia, nie macie neurotyczności w sobie, tak? Bo jesteście tymczasowo w tym stanie, to możecie mieć takie poczucie, że jesteście na wyższym poziomie świadomości i wtedy te negatywne rzeczy was nie dotykają. Przy czym ten stan zwykle nie trwa długo i potem schodzi się na ziemię i bólu i tak się w życiu doświadcza, a wszystkie te skłonności, które gdzieś tam macie w sobie, tak? Jeżeli chodzi o podkreślanie pozytywności, to może was troszeczkę tak podnieść do góry, ale w momencie, gdy będziecie spadać, to wszystko do was wróci. Tu będziecie mieli percepcję rzeczywistości, gdzie doświadczacie bólu, cierpienia, jakichś takich przykrości, a tutaj będą wasze duchowe, pozytywne przekonania, które nie będą pasować do tej rzeczywistości, której doświadczacie. I potem bardzo trudno będzie wam zakomunikować wasz ból, wasze emocje, negatywne emocje, bardzo trudno będzie wam się otworzyć, no bo jak już zbudujecie sobie taki obraz zajebiście pozytywnej, duchowej osoby, a potem zaczniecie doświadczać bólu i zaczniecie się tym dzielić, to wszyscy pomyślą o was, że zwariowaliście, albo zaświrowaliście, albo zrobiliście coś nie tak, albo z duchowością jest coś nie tak. I to bardzo często dotyczy osób, które na początku zajmują się duchowością. Bo te tematy duchowe tak naprawdę nie odsuwają naszego życia codziennego, nie usuwają przykrości, nie usuwają cierpienia i bólu, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, że nagle stajemy się stoikami, którzy nic nie doświadczają. Nie. Te doświadczenia pokazują nam coś więcej, ale nadal wchodzą w skład naszych codziennych, traumatycznych doświadczeń. No bo każdy z nas ma na co dzień pewnego rodzaju wojnę w głowie, tak? Przeprowadzamy tą wojnę na co dzień. Przecież wiesz o tym, jak doświadczasz na co dzień lęków, niepewności, zwątpień, wahań nastroju. Nie wiesz, co się wydarzy z twoim własnym życiem. Wiesz o tym i każdy twój dzień tak wygląda. I gdy my próbujemy się oszukiwać, że jest inaczej, to moim zdaniem tworzymy sobie kolejny Disneyland. Oszukujemy się po prostu. Kolejnym negatywnym aspektem przesadnego podkreślania pozytywności jest unikanie trudności w życiu, unikanie trudnych doświadczeń, w ogóle unikanie negatywności. To ma taki skutek, że zaczynamy też oczekiwać od życia, że będzie nam łatwo w życiu, że zawsze będziemy szli na łatwiznę, wszystkie takie pozytywne doświadczenia zawsze będą nam się zadziewać. A co z tymi negatywnymi? O ile te pozytywne możemy fajnie wytłumaczyć, tak? O synchroniczność, o zadziało się. A co jeżeli doświadczamy bólu, choroby, cierpienia? Nie wiem, wypadek samochodowy nam się przydarzył. Zwolniono nas z pracy albo komuś z naszych bliskich wydarzyła się krzywda. Czy tam też będziemy szukać wytłumaczeń, usprawiedliwień? Ktoś może powiedzieć, no wszystko jest po coś. No ale powodzenia w znalezieniu przyczyny czegoś, co jest kompletnie irracjonalnie niewytłumaczalne. Kolejnym problemem jest budowanie nieautentycznego obrazu siebie. Czyli takiego obrazu siebie, który jest tylko i wyłącznie skupiony na pozytywnych aspektach życia, a odsuwa wszystko, co negatywne. Z mojego doświadczenia zauważyłem, że ludzie raczej są świadomi tego, jak funkcjonuje życie. I gdy widzą coś, co jest przesadnie pozytywne, to zaczyna budować się w nich sceptycyzm. I zaczynają widzieć to, tak? Że ktoś nie jest autentyczny, ktoś nie jest realistyczny, ktoś coś ukrywa, ktoś coś przesuwa, przestawia, ktoś manipuluje obrazem, ktoś manipuluje słowami.
I to ma bardzo negatywne konsekwencje później w relacjach z ludźmi. I to jest też jakby trudne do wychwycenia, bo często jest też tak w relacjach, tak, że jak jesteśmy autentycznie negatywni, to to też niczym nie pomaga, tak? Albo gdy doświadczamy okropnego bólu i cierpienia, to nikt po czasie nie chce tego słuchać. Nikt nawet nie chce przebywać z ludźmi, którzy ciągle cierpią, narzekają i doświadczają bólu, tak? To są trudne doświadczenia, które są czasami po prostu nie do zniesienia. Nie wiem w ogóle czasami, jak do tego podchodzić. Chciałbym wam dać tutaj radę, ale ja uważam, że nikt nie wie tak naprawdę, jak do tego podchodzić, bo to jest bardzo kwestia relatywna, indywidualna. Zależy od sytuacji, od kontekstu, od tego, z jakimi osobami mam do czynienia, od tego, jacy sami jesteśmy. Niektórzy są naturalnie bardzo pozytywni i ciągle pozytywnie się nakręcają. Nieważne, co by w życiu nie robili, tak? Czy mają jakieś małe trudności, duże trudności, jakieś tam problemy, zwątpienia, inni znowu rodzą się i mają taką tendencję do przyciągania wręcz negatywnych doświadczeń. Też nie mam pojęcia, skąd to się bierze, tak? Możemy tłumaczyć sobie to genami, możemy tłumaczyć sobie to reinkarnacją, tak? Ale tak naprawdę nie wiemy, no nie oszukujmy się, my nie wiemy, nie mamy kompletnie pojęcia, a ja nie mam zamiaru tutaj wypełniać dziur niepewności jakimiś wierzeniami czy przekonaniami. Nauczyłem się w życiu, że komfortowo jest mi z tym, że czegoś nie wiem, i chciałbym też was przed tym przestrzec i nauczyć, żeby wam też było komfortowo z czymś, że czegoś nie wiecie, bo potem wszyscy się oszukują, a w tych tematach duchowych to już w ogóle jest no, tyle pierdół i głupot, że aż życia by zabrakło, żeby to wszystko teraz odfiltrować. Kolejnym aspektem jest tworzenie narcystycznego obrazu piękna, który odrzuca jakąkolwiek niedoskonałość. I to znowu tyczy się mediów społecznościowych, znowu tyczy się guru, wzorca, zajebistości, znowu tyczy się tego, że ja jestem najlepszy na świecie i w ogóle podziwiajcie mnie i patrzcie, jaki jestem super. I znowu tyczy się to też tego, że ludzie chcą patrzeć na takich ludzi i ich podziwiać. I coś, tak jak wspomniałem wcześniej, jest w naszej ludzkiej psychice, że my robimy absolutnie wszystko, żeby uniknąć bezradności i bezsilności. Zauważyliście to? Że coś jest w ludzkiej psychice, że człowiek zrobi absolutnie wszystko, żeby uniknąć bezradności i bezsilności. I ja nie neguję tego, no bo też nie ma to się oszukiwać. Podstawą naszego funkcjonowania jest przetrwać, tak? Przetrwanie! Pewnie kliknąłeś to wideo, bo twój mózg zarejestrował obraz, miniaturkę i stwierdził, ej, jak kliknę, to będę tam miał coś ciekawego, co pomoże mi przetrwać. Taki jest ogólny zarys schematu poznawczego tego, czym jest ludzka percepcja. I teraz, gdy ja mogę kliknąć na coś, co jest wzniosłego, zajebistego, co da mi mega dużo pozytywnych wrażeń i emocji, no to ja chcę tego doświadczać, ja chcę przy tym być. Blisko, jak najbliżej, bo przecież nie będę tutaj patrzył na jakieś ofiary i nie będę się tutaj zadręczał jakimiś pierdołami życiowymi. Jak do tego podchodzić? Znowu powiem, nie wiem. Sam musisz ocenić to, jaka jest twoja percepcja tego, na co patrzysz, co klikasz, co robisz, ponieważ to jest bardzo relatywna kwestia i tworzenie tutaj jakiegokolwiek schematu tego, jak powinniśmy się zachowywać w każdej sytuacji, jest moim zdaniem ograniczeniem wolności, a tym bardziej jakąś głupotą, bo wtedy sami ograniczamy swoją własną inteligencję. Więc pozostaje po prostu liczyć na to, że twoje wybory są właściwe i sam prawidłowo dokonujesz oceny rzeczywistości. Przy czym też nie pozostawałbym przy takiej totalnej naiwności, że każdy z nas jest na tyle świadomy, że ominie go każdy możliwy błąd w życiu. I ostatni element to jest takie oczekiwanie, że wszystko będzie zajebiście dobrze i wszystko zajebiście dobrze się potoczy bez uwzględnienia jakichś takich praktycznych działań czy aktywności, które pomogłyby przybliżyć się ku swoim własnym życiowym celom. To jest na przykład leżenie cały dzień w łóżku i twierdzenie, że twoja wizualizacja zmieni i udoskonali całą rzeczywistość, tak jak ci się to podoba i wszystko przyciągniesz i będzie cudownie. I o ile osobiście nie mam nic przeciwko wizualizacjom, intencjom, czy w ogóle różnym praktykom duchowym, jak na przykład afirmacjom, o tyle mam problem z tym, gdy te techniki nie są spójne z naszymi działaniami. Zresztą ty wiesz o tym doskonale. Wiesz o tym, bo ilekroć wizualizujesz, czy medytujesz, czy afirmujesz pozytywne rzeczy, to i tak te negatywne ciągle przychodzą. Pytanie, dlaczego ciągle te negatywne rzeczy do ciebie przychodzą? Możesz powiedzieć,
No, to moja podświadomość, jeszcze wszystkiego nie przerobiłem. No tak, ale w takim tempie, gdybyś miał wszystko przerobić, to prawdopodobnie życia by ci nie starczyło. Możesz powiedzieć, no, to przerobię to w kolejnym wcieleniu, bo w tym mam jeszcze do przerobienia karmę z poprzedniego wcielenia. No to powodzenia w twoim filmie science fiction. Pytanie, gdzie sprzedają bilety, bo sam chciałbym udać się do takiego kina. Oczywiście te wszystkie praktyki mogą zbudować w nas pewien obraz czy nastawienie, czy nawet posłużyć nam jako takie pozytywne wytyczne, które kreują nam pewne uczucie, które nazywamy nadzieją, żebyśmy mieli coś tutaj do roboty i nie popełnili masowego samobójstwa. Ale przy tym też musimy być tutaj szczerzy i autentyczni i przyznać się do tego, jak te praktyki w ogóle działają. To też na przykład tyczy się relacji międzyludzkich, bo jest też takie duchowe przekonanie, tak, że jak zaczniemy wizualizować sobie drugą osobę, że ona będzie pozytywna albo że się zmieni, to, że ona niby się zmieni, tak? Ale potem mamy styczność z tą osobą i okazuje się, że ona się w ogóle nie zmieniła. I co wtedy? Albo w ogóle projektujemy coś w naszej głowie, układamy sobie to w fantazji, a potem doświadczamy czegoś totalnie przeciwnego. Ktoś może powiedzieć, no, miałeś za duże oczekiwania, gdybyś tyle nie oczekiwał, to może byś to przyciągnął. Ale to jest wszystko tak relatywnie abstrakcyjne, że tego się nie da ani zmierzyć, ani sprawdzić, ani sklasyfikować. Jest to kompletnie po prostu popaprana teoria, która jest totalnie rozmydlona. Działa w sferze abstrakcji. Cały czas bazujemy tutaj na uczuciu pewności. Zauważyłeś to? Uczucie pewności. To nawet nie jest żadna tajemna wiedza. To nawet nie jest jakaś kosmocentryczna filozofia. To nawet nie jest, nie wiem, przekaz jakikolwiek. Tylko i wyłącznie uczucie pewności. Uczucie bezpieczeństwa. Tak, żebyś się po prostu mógł ze sobą poczuć dobrze. Zauważ to. Zauważ to, jak na co dzień funkcjonujesz. Co oglądasz, co klikasz, czego słuchasz, kogo słuchasz. I zauważ, że w tym momencie, gdy będziesz miał do czynienia z jakąś teorią, która będzie z tobą rezonować, będziesz czuł to uczucie pewności. Że to uczucie pewności dominuje w twoim życiu, tak samo jak ta cała niewiadoma treść tutaj w rzeczywistości, która wypełnia całą tą pustą przestrzeń wokół tych wszystkich przekonań, które bierzemy za takie prawdziwe, a wokół nich tak naprawdę nie wiemy, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie widzę tutaj żadnego rozwiązania, nie widzę tutaj nawet żadnej recepty. Widzę, że sam stworzyłem problem i sam tutaj sugeruję rozwiązanie. I nawet nie twierdzę, że jest coś nie tak w tym filmie. Ja twierdzę, że wszystkie filmy rozwojowe tak wyglądają. Że ktoś tworzy problem i tworzy rozwiązanie. I my wszyscy sobie bierzemy w ten sposób mózgi. I musimy sobie to jakoś zapchać czas na tej planecie poprzez tą różnorodność, która jest dla nas dostępna, a przy tym uzyskać to uczucie pewności dla świętego spokoju. Ja mam na imię Damian, dzięki ci serdeczne za uwagę. Jeżeli ci się podobało, daj łapkę w górę. Zostaw swój przemyślunek, zapraszam Ciebie na grupę Wszyscy Jesteśmy Świadomością, wejdź do mnie na stronę, zapisz się do newslettera, dzięki temu będziesz miał te najważniejsze nagrania prosto na Twoją skrzynkę mailową. A jeżeli chcesz wesprzeć projekt Find Yourself, to link masz na dole. I zapraszam Cię również na podcast Po Całości, gdzie też tam podlinkuję na dole. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.